Witam serdecznie w nowym odcinku z serii Tomek Przybylik Skate Academy pomaga. I Tomek Przybylik, czyli ja, pomogę Wam dzisiaj w najprostszej, najważniejszej w każdego życiu skate'a rzeczy, czyli pokażę Wam dzisiaj, jak zjeżdżać z elementów skateparku. A jakich? Zjedziemy ze wszystkich. Po pierwsze i najważniejsze, jeżeli przychodzicie uczyć się zjeżdżać z jakichś elementów skateparku nowych dla Was i jeszcze tego nie potraficie robić, to najlepiej przyjdźcie, kiedy nie ma za dużo ludzi na skateparku. Najlepiej wcześniej rano, wtedy nikogo nie ma. Prawdziwi skejci śpią, a potem prawdziwi skejci będą się dla Was wkurzać. Jak się uczycie jeździć, a jest tu na skateparku, to możecie trochę przeszkadzać, więc... A nic, tak, tylko sobie spojrzałem na mój zegareczek nowy. Wybieramy sobie jak najmniejszy element skateparku. Często na skateparkach są elementy typu bank, czyli płaski zjazd bez tego kątu, jak na quaterach. No i ten bank jest, powiedzmy, trochę łatwiejszy. Ale tak czy siak, na obu tych elementach podobnie się zachowujemy. Ustawiamy się w dobrą pozycję, czyli ugięte nóżki, klatka pochylona do przodu, ale nie za bardzo do przodu, odpowiednio do przodu. Jedną nogę dajemy sobie na krawędź, wkładamy drugą nogę w to samo miejsce i jedziemy. Automatycznie podczas zjazdu z takiego elementu nogi rozsuwają nam się na lekkiego telemarka, ponieważ jakbyśmy byli tak, mogłyby nam odjechać na plecy, albo mogłyby nam, coś by nas mogło zablokować i polecielibyśmy na twarz. Więc lekki telemark, tak jak po nierównościach, żeby środek ciężkości był w dobrym miejscu. Pokażę jeszcze raz. Jedną nogę wkładamy, jesteśmy ugięci, klatka pochylona do przodu, druga noga. Tak to wygląda. Idziemy na trochę większy element. Na tego typu elemencie, czyli bęku, troszeczkę mniej ciągnie nas na plecy. Nawet powiedziałbym, że bardziej ciągnie nas naprzód. Więc tym bardziej staramy się te nogi rozłożyć na telemarka i amortyzować wszystko. Taki dodatkowy tip, jak chcemy wejść na element, to tak samo jak na nartach, pod górkę, wchodzimy sobie bokiem. Jeżeli element nie jest zbyt śliski, to damy radę na luzie wejść na górę. I lekko pochyleni. Lekko pochyleni zjeżdżamy sobie w dół i jest całkiem przyjemnie. A to jeszcze większy element. Zaczepiamy się jedną nogą. Jak czujemy się już pewnie, wkładamy drugą. Musimy być gotowi do zjazdu, jak już wkładamy drugą. A nie, że tam wkładamy i myślimy, ooo! Jak jesteśmy już na kopingu, to naprawdę musimy być gotowi do zjazdu i nie zastanawiamy się. Zastanawiamy się nad tym tutaj. Jak jesteśmy gotowi, wchodzimy. Kolanka ugięte, klatka piersiowa pochylona do przodu i przechylamy się i lekki telemark. Zjeżdżanie z takich rzeczy pomoże później w oczywiście skakaniu i lądowaniu, na przykład te rzeczy. Dziękuję za oglądanie kolejny raz. Mam nadzieję, że te tipy Wam pomogły. I jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, to zapraszam na mój fanpage na Facebooku. Tam piszcie, można się umówić na zajęcia. A jak chcecie zobaczyć, co się u mnie dzieje, to zapraszam na mój Instagram i TikTok. Tomek Przybylik, tomek.przybylik. Znajdziecie na pewno. Także dziękuję. Nie zapomnijcie o subskrypcjach i łapkach w górę. I komentarzach. Pozdrawiam serdecznie w ten piękny letni dzień. Elo!